Zbliża się jeszcze Dzień Babci i Dziadka. Jakie jest twoje takie najwspanialsze na przykład wspomnienie z dzieciństwa, jeśli chodzi o dziad? O, dziadzio i babcia to zawsze byli dla mnie bardzo ważni ludzie. Babcia już nie żyje, dziadzio jeszcze jest. Bardzo się cieszę w zdrowiu. Odpukać mam nadzieję, że będzie ze mną jak najdłużej. Ja myślę, że szczęśliwe dziecko to takie, które ma kochających rodziców, którym jest dobrze w życiu, i dziadków, którzy przeżywają dzięki tym wnukom drugą młodość i znowu mają kogoś malutkiego do kochania, i to jest najważniejsze. Super, ja wszystkim życzę, żeby jak najdłużej mieli dziadków. A mówi się, że dziadkowie ponoć kochają wnuki bardziej niż własne dzieci. Czy ty gdzieś to może odczuł? Nie wiem, tego jeszcze nie jestem rodzicem, a tym bardziej dziadkiem, także za jakieś 50 lat, jeśli no 40, jeszcze będę żyć, to się spotkamy i ci powiem, dobra, czy dziadkowie kochają bardziej. Jasne, a ile chciałabyś mieć na przykład dzieci? Wnuków? Oj, nie wiem. To jest w ogóle pytanie nie na teraz, więc nie mam pojęcia.